Zwrócenie się do wewnątrz, pielęgnując życie kontemplacyjne. Otwarcie. Życie kontemplacyjne płynie po okręgu. Zachwyt prowokuje introspekcję, która z kolei budzi zachwyt. Może robisz obiad i wychodzisz na zewnątrz, żeby zerwać szczypiorek z kuchennego ogródka, gdy księżyc żniwiarzy wschodzi nad południowymi zboczami. Jest pełny i złocisty jak jedna z tych ciężarnych kobiet, które promieniują od wewnątrz swoim światłem. Nagle nie możesz znieść tego piękna. Nożyczki zamierają ci w dłoni, łzy zbierają się w kącikach oczu, prawie przestajesz oddychać. Twoje spojrzenie łagodnieje, a ostre krawędzie twojej indywidualnej tożsamości zanikają. Zostajesz pochłonięta przez serce księżyca. To wydaje się naturalne i nie ma innego miejsca, w którym wolałabyś się teraz znaleźć. Ale cebula się przypala, więc ścinasz zioła, odwracasz się napięcie i wracasz do kuchni. Kontynuujesz mieszanie sosu i nakrywanie do stołu. To nie pierwszy raz, kiedy zatracasz się w czymś pięknym. Doświadczyłaś już uwolnienia od rozróżnień między podmiotem a przedmiotem, gdy trzymałaś za rękę córkę, gdy ta z trudem rodziła twojego wnuka. Kiedy zwinęłaś się w kłębek w łóżku ze swoją umierającą przyjaciółką i śpiewałaś jej haskiwejnu, hebrajską modlitwę o spokojny sen. Kiedy poddawałaś się ustom swojego kochanka. Zatracałaś się w bólu serca, potem traciłaś chęć odzyskania siebie, a na końcu strach przed śmiercią. Dawno temu porzuciłaś potrzebę kosmicznego porządku i osobistej kontroli. Z radością przyjmujesz to, co niewiadome. To właśnie dlatego pozornie zwyczajne chwile, takie jak wschód słońca czy kochanie się z partnerem, tak silnie na ciebie wpływają. To wtedy zasłona się rozsuwa. Wszystko wydaje się niewyobrażalnie święte. A nie tego uczyli cię w kościele z twojego dzieciństwa. Twoja dusza została uformowana w kuchni życiowych strat, ocynkowana w tyglu wspólnoty, użyźniona deszczem relacji, pobłogosławiona intymnością z Matką Ziemią. Ujrzałaś oblicze boskości tam, gdzie najmniej się tego spodziewałaś. I właśnie z tego powodu kultywujemy praktykę kontemplacyjną. Im bardziej świadomie zwracasz się do wewnątrz, tym bardziej dostępne staje się sakrum. Kiedy siedzisz w ciszy i kierujesz swój wzrok w stronę świętej tajemnicy, którą kiedyś nazywałaś Bogiem, tajemnica podąża za tobą z powrotem do świata. Kiedy spacerujesz i intencjonalnie obejmujesz uwagą, jak oddech wpływa i wypływa z ciała, twój oddech i świergot cykady okazują się bezmiernym cudem. Kiedy jesz swoje burrito, będąc całkowicie uważną, twoje serce wypełnia wdzięczność za każdy krok, który doprowadził do idealnego połączenia fasoli, sera i tortilli. Od ziarna i światła słonecznego po deszcz i pracę imigrantów. Co sprawia, że jesteś jeszcze bardziej skłonna do dziękczynienia. Siadasz więc do medytacji nie tylko dlatego, że to pomaga ci odnaleźć odpoczynek w ramionach pozbawionego formy umiłowanego, ale także dlatego, że zwiększa twoje szanse na to, że kiedy wstaniesz, zostaniesz oszołomiona pięknem życia. Spotkania z sakrum, które promieniują z rdzenia tego, co zwyczajne, ośmielają cię do kultywowania spokoju i prostej świadomości. W środku świata, który wręcz nalega na rozproszenie uwagi, nie jest to łatwa praktyka. A mimo to wciąż do niej wracasz i się wyrażasz. Jesteś niepokonana, spragniona cudów. Magiczny dywan praktyki. Dla kobiet mistyczek życie kontemplacyjne nie tyle jest kwestią przekraczania iluzji przyziemnej egzystencji czy osiągania stanów doskonałej równowagi, co raczej stawaniem się jak najpełniej obecną w realiach ludzkiego doświadczania. Konfrontując się z tym, co jest, bez względu na to,
jak bardzo jest to przyziemne czy nużące, jak bardzo irytujące czy wstydliwe, to, co jest, zaczyna objawiać się jako przesycone świętością. W jaki sposób możemy zrobić miejsce na ten rodzaj świętego widzenia? Nie szkodzi zaangażować się w jakiś rodzaj regularnej praktyki, takiej jak medytacja czy modlitwa. Ciche siedzenie staje się wówczas magicznym dywanem, który ratuje nas przed utożsamianiem się z każdą neurotyczną myślą, która pojawia się w naszym zwariowanym umyśle i każdym emocjonalnym rozproszeniem, które grozi, że nas pochłonie. Kiedy celowo wbudowujemy okresy czci, szacunku lub cichego bezruchu w nasze codzienne dni, ćwiczymy patrzenie oczami miłości i stajemy się coraz lepsi w dostrzeganiu jej wszędzie, gdzie tylko spojrzymy. Twoja praktyka może przybrać kształt 20 minut dziennie na poduszce lub samotnych spacerów po plaży bez konkretnego celu. Może wyglądać jak klęczenie w kościele lub meczecie, albo po prostu jak podążanie z pełną uwagą za przepływem między jednym a drugim oddechem. Od odmiennych stanów do pustynnego umysłu. To zajęło mi kilka dekad praktyki medytacji, żeby powrócić do domu na kobiecą ścieżkę kontemplacyjną. Swoje poszukiwania zaczęłam w wieku 14 lat. Mój początkowy trening opierał się na typowo męskim podejściu. Chodziło o zmiażdżenie ego i brak zaufania wobec ciała. Moim celem było oderwanie się od materialnego planu i podróżowanie po strefach astralnych. Podejście, które było zgodne z młodzieńczą tęsknotą za osiąganiem stanów transcendentalnych. Byłam pełną frustracji nastolatką, być może podobnie jak ty. W czasie, gdy zaczęłam oficjalnie studiować i praktykować techniki medytacyjne, moje życie zostało naznaczone nie tylko przez śmierć kilku ważnych dla mnie osób, w tym odejściem mojego starszego brata i pierwszego chłopaka, ale miałam również spontaniczne doświadczenia odmiennych stanów świadomości, najprawdopodobniej wywołane przypadkową dawką LSD na imprezie, gdy miałam 13 lat, które zwaliły mnie z nóg oraz pozostawiły bez tchu i wprawiły w przerażenie. Z dramatem i frustracją radziłam sobie dzięki poezji. Namiętnie ją czytałam, pisałam i komponowałam proste melodie w tonacji molowej, śpiewając wybrane wiersze nad rzeką Hondo wśród czerwonych wierzb w pobliżu mojego domu w Taos w Nowym Meksyku, doprowadzając się tym niemal do płaczu. Rysowałam abstrakcyjne autoportrety z profilu w czystym zeszycie artysty, przedstawiając siebie z ogromnymi, smutnymi oczami, przypuszczalnie świadczącymi o głębokiej mądrości. Byłam doskonałą kandydatką na ofiarę duchowych gierek i oszustw. W pewnym momencie w moim życiu pojawił się pewien samozwańczy guru, który przekonał mnie, że moje dołujące stany dysocjacyjne są dowodem nadchodzącego oświecenia i że wszystko, czego potrzebuję, to ktoś, kto będzie pielęgnował moją świętość i że, cóż za niespodzianka, to właśnie on jest odpowiednim człowiekiem do tej roboty. Zachęcił mnie do opuszczenia domu i przeniesienia się do komuny w górach, w której mieszkał, żeby móc zaaranżować moje przebudzenie. Chociaż nie miałam jeszcze 15 lat, moi rodzice zgodzili się na ten układ. Były to lata 70., szczytowy okres nurtu kontrkultury, a konwencjonalne struktury społeczne, takie jak rodzina nuklearna, rodzina mała, dwupokoleniowa, składająca się z rodziców i ich biologicznych dzieci, były poddawane przewartościowaniu. Poza tym płonęłam pragnieniem realizacji Boga, a moi rodzice, rozproszeni przez własne wewnętrzne pożary, po prostu mi ufali. Mój nauczyciel budził mnie o 3 nad ranem w moim przeraźliwie zimnym szałasie. Jak tłumaczył, była to godzina świętych i mistrzów. I odprowadzał do małego budynku z suszonej cegły, żebym oddawała się rygorystycznym, jogicznym praktykom oddechowym, które chwilowo mnie unieruchamiały, a następnie zawijał mnie w koc i trzymał w uścisku, podczas gdy ja wracałam do swojego ciała
cała drżąc. Medytowałam całymi dniami. Medytowałam rano przed szkołą i po południu przed obiadem. Medytowałam, kiedy kładłam się spać i kiedy budziłam się w nocy. Miałam wizję. Widziałam kolory, słyszałam dziwną muzykę i pamiętałam przeszłe wcielenia. Przebiłam się przez zasłonę Mayi. Samo słowo oznacza coś, czego nie ma. W wedyzmie jest to nadprzyrodzona, iluzoryczna moc bóstwa w formie Devi, manifestacja boskiej energii, w Wedancie i buddyzmie Uda zasłaniająca rzeczywistość. Sprawiając, że wszystko, czego mogłam doświadczyć zmysłami, stawało się iluzją. A potem pozwoliłam mojemu nauczycielowi uprawiać ze mną seks, ponieważ według niego był to kluczowy element mojego wyzwolenia, a tym samym wyzwolenia wszystkich czujących istot. Jak widzicie, było w tym kilka rzeczy, które ewidentnie były złe. Najbardziej oczywistą z nich jest wykorzystywanie seksualne. Spędziłam dużą część mojego dorosłego życia na uzdrawianiu się z tego nadużycia i w zasadzie do teraz wspieram kobiety i dziewczęta w odzyskiwaniu suwerenności ich własnych ciał po trudnych przeżyciach dzieciństwa i młodości. Ale to, o czym naprawdę chcę opowiedzieć, to fakt, że w tym samym czasie, kiedy poddawano mnie praniu mózgu, żebym oddała swoje ciało mężczyźnie, który nie miał do niego prawa, warunkowano mnie, abym postrzegała ciało jako iluzję, ponad którą należy się wznieść. Jak się wydawało, medytacja była przepustką do tej błogosławionej transcendencji. Przyjmując określoną pozycję ciała i zamykając oczy, stosując mantry i wizualizacje, wyruszyłam na szeroką drogę świadomości. Wyprostowałam swój duchowy kciuk i wsiadłam na pokład samolotu, żeby dotrzeć na krańce kosmosu. Dotarłam na takie płaszczyzny świadomości, gdzie stawiłam czoła wszelkim nadprzyrodzonym dziwactwom, które na mnie czekały, zostawiając w tyle moje małe, nieznośne ciało. Myślałam, że właśnie to było tym, co oznacza być kimś uduchowionym. Wyleczenie się z wykorzystywania wiązało się nie tylko z ucieczką od szarlatańskiego mistrza, ale również z ocaleniem świętości mojego ciała i podążaniem w kierunku bardziej kobiecego, pozytywnego podejścia do rzeczy. Ten projekt rekultywacji rozlał się na całe moje życie duchowe i przeniknął do wewnętrznego krajobrazu. Zaczęłam zostawiać za sobą odmienne stany świadomości i zamieniać blask zjawisk paranormalnych na błogosławieństwo zwyczajności. Flirtowałam z możliwością życia w pełni w bieżącym momencie, gotowa badać rzeczy takimi, jakie są, i siebie, taką, jaka jestem. Zaczęłam patrzeć z większą ciekawością i życzliwością na codzienne życie. W miarę jak rozwijałam tę metodę uważności, impuls do bycia obecną wyszedł poza siedzenie na poduszce i rozszerzył się na otwarte pole mojego życia. Miewałam momenty, w których patrzyłam na wszystkie zjawiska nieustraszonym i współczującym spojrzeniem, na moją własną brudną kuchnię i korupcję w polityce, na zmianę pieluchy i zmiany opony w aucie, na miłość i rezerwację biletów lotniczych. Przez dziesięciolecia praktyki te chwile stawały się coraz bardziej spójne i połączone z całością mnie. Nie winię mojej nastoletniej dziewczęcej jaźni za to, że dała się nabrać na iluzję, że życie duchowe polega na przekraczaniu ciała i tym samym na pozostawienie go bezbronnego wobec wykorzystywania. Była na dobrej drodze, głodna prawdy, spragniona miłości, która jest tak wielka jak wszechświat. Gotowa na wszystko. Była odważna i mądra. Ale pomyliła fajerwerki ze słońcem. W końcu musiałam udać się na pustynię i zasiąść w jej bezkresie. Siedzieć cicho przez całą noc, a potem siedzieć nieruchomo przez cały dzień, aż krajobraz przestawał się wydawać jałowy, a wręcz pełen życia. Czyż nie my wszyscy? Czyż nie każdy potrzebuje czasem pobyć w błogosławionej niewiedzy i pustce?
Nie musimy obawiać się pustki. To właśnie w bezmiarze nicości spotykamy rzeczywistość i rozpoznajemy ją jako oblicze miłości. To w bezkresie odnajdujemy drogę do domu. Kiedy religijne dogmaty i związane z nimi praktyki duchowe zaczynają odciągać nas od naszego życia, zamiast łączyć nas z centrum nas samych, musimy być gotowi pozwolić im odejść i nie spieszyć się, żeby czymś je zastąpić. Zamiast tego możemy przenieść naszą uwagę z powrotem na to, co zwyczajne i pobłogosławić to darem naszej pełnej uwagi. A potem patrzeć z podziwem, jak wypełnia się świętym światłem.